Dzień dobry, witam wszystkich obecnych. Nazywam się Joanna Kurczewska i nie tak dawno, czyli jakieś 10 temu, wróciłam do głosu, ale pozwolę sobie być osobą milczącą i po prostu stwarzać jak najlepsze warunki do dyskusji, ale przede wszystkim na referat pana profesora Sawińskiego i na wypowiedzi komentatorów pani profesor Zachorskiej, pana profesora Pokropka i pana profesora Mikołaja Herbsta. Przypominam temat, czyli mamy kolejny interesujący namysł nad badaniami edukacyjnymi, w ogóle nad problemem edukacji jako problemem akademickim i publicznym, zawsze ważnym. Zawsze ważnym od właściwie, no, nie powiem, od zawsze. I myślę że nie tylko warto, ale trzeba, i to są konieczności badawcze, konieczności społeczne, żeby się nimi w sposób rzetelny, ale z wyobraźnią zajmować. I jeszcze serdecznie witam referenta, tak zawsze czynię. Bardzo witam serdecznie komentatorów, którzy znaleźli czas, żeby nas odwiedzić i jednak po prostu poprzeszkadzać profesorowi Sawińskiemu. Ale znaczy bardzo dziękuję za przybycie wszystkim tradycyjnym uczestnikom, ale przede wszystkim bardzo gorąco, bardzo odświętnie widzę tych wszystkich, którzy się interesują problematyką edukacji, a zwłaszcza problematyką badań edukacyjnych, no i traktują te sprawy bardzo poważnie, że właśnie mimo tego, że są gdzieś w Poznaniu, gdzieś są w Opolu, znaleźli czas, żeby na nasze to seminarium, które się odbywa od kilku lat, czy dłużej, po prostu odwiedzić. Oddaję ci, Zbyszku, głos i niech brzmi edukacja i mądre głosy. Dziękuję i oddaję ci głos, bardzo ci proszę. Dziękuję bardzo za tak miłe wprowadzenie. Witam Państwa. Czuję się troszeczkę onieśmielony, dlatego że wiele osób widzę, których nie widziałem długo. Dosyć to nie wiąże się nawet z COVID-em, tylko powstało wcześniej. I czuję się też trochę stremowany, dlatego że to, co będę Państwu mówił, nie mieści się w standardach naukowych. Gdyby się mieściło, to może byłoby łatwiej nadać temu jakąś strukturę i sens, ale to się nie mieści i dlatego nie wiem, czy będzie mi łatwiej, czy trudniej Państwa zainteresować i spełnić Państwa oczekiwania, no ale spróbuję. Chciałbym zabrać Państwa w przeszłość, w historię badań edukacyjnych. Przedstawię różne epoki, różne miejsca, różne osoby, różne instytucje. I to, co będzie nas interesować, to głównie jest jedna rzecz, mianowicie na ile rozwój badań nad edukacją odbywał się w sposób zorganizowany i stanowił rezultat konsekwentnego wdrażania pewnych klarownych i przemyślanych wizji, a na ile była to kwestia przypadku, pewnych nieintencjonalnych zdarzeń, które niekiedy niewiele, przynajmniej na pierwszy rzut oka, niewiele miały wspólnego z badaniami nad edukacją. Zacznę chyba od może najbardziej znanej postaci, Adolf Quetelet, którego uważa się za ojca badań, o ile Augusta Comte'a uważa się za ojca socjologii, to Queteleta za ojca badań. To jest bardzo ciekawa postać, dlatego że on się zajmował głównie astronomią. Najdłużej studiował astronomię, jednocześnie odwiedzając wiele miast w Europie i potem od 1832 roku kierował Królewskim Obserwatorium Astronomicznym w Brukseli. On w 1835 roku napisał taką pracę i wydał,
To jest o tyle ważna praca, że z nią się wiąże pewna anegdota. Znana, Jerzy Szacki mówi o tym na wykładach, że ja przypomnę może, że od czasu, znaczy uważa się, że ta praca przyczyniła się do tego, że nasza dyscyplina nazywa się socjologią. Dlaczego? Dlatego, że Kant, który no mniej więcej był rówieśnikiem Ketele, Kant też używał dla określenia przedmiotu swoich zainteresowań określenia physique sociale. I Ketele robił to samo. I podobno w momencie, jak Kant przeczytał tę pracę Ketele, no to w tym momencie zdecydował się, że jednak to są tak różne podejścia do tej dziedziny, że on zmieni swój termin i od tego momentu nasza dyscyplina nazywa się socjologią. Ketele na temat badań zrobił bardzo dużo, ale mało osób, znaczy to w zasadzie z czego go znamy, a to nie tylko w naszej dziedzinie, bo to chyba wiedzą wszyscy, to jest przede wszystkim wskaźnik masy ciała, body mass index, on jest jego autorem. Natomiast jeśli chodzi o badania, to mało osób wie, że on miał spore zasługi, jeśli chodzi o badania międzynarodowe badania porównawcze. Bo to ludzie tak daleko nie sięgają, bo sądzą, że międzynarodowe badania porównawcze to one powstały, nie wiem, no może w latach 70. od eurobarometrów się pierwszych zaczęło i tak dalej, potem już jakoś poszło. Natomiast tak naprawdę tutaj refleksja na ten temat to już się zaczęła w połowie XIX wieku. Ketele, który generalnie on rzeczywistość społeczną widział w ten sposób, że aby ją poznać, należy porównywać ze sobą zbiorowości, dlatego że im większa jest zbiorowość, tym bardziej pewne zasady, które rządzą tą zbiorowością, ujawniają się, prawda? To jest takie rozumowanie statystyczne. On był prekursorem tego podejścia, takiego myślenia. No i w związku z tym stwierdził, że no takie zbiorowości to są różne. To może być jakiś region, prawda? Taką zbiorowością może być na przykład zbiorowość mężczyzn, zbiorowość kobiet, czy zbiorowość osób w określonym wieku. Natomiast może to być również ludność, mieszkańcy danego kraju. Ja uważam, że kraje są taką naturalną jednostką analizy zjawisk społecznych i w związku z tym należy dążyć do badań, znaczy porównywania ze sobą krajów, prawda, że to jest bardzo dobra metoda budowania wiedzy. I z jego inicjatywy odbył się w 1853 roku pierwszy międzynarodowy kongres statystyki, w którym została po raz pierwszy sformułowana właśnie ta myśl dotycząca porównań między krajami jako metody poznania uniwersalnych praw społecznych. I na tym kongresie też zostały sformułowane dwie takie pryncypialne zasady prowadzenia międzynarodowych badań. Pierwsza to jest zasada wspólnej metody. Aby porównania były miarodajne, wszystkie kraje powinny uzgodnić wspólne definicje badanych zjawisk. Oraz druga zasada, która może nawet jest dla nas ważniejsza, zwłaszcza obecnie, mianowicie zasada partnerstwa. Dla rozwoju poznania naukowego dane każdego kraju są jednakowo ważne, niezależnie od tego, czy jest to kraj duży, czy mały, czy bogaty, czy biedny. Dane powinny być wszystkich krajów, powinny być udostępniane, powinny być jawne, prawda, udostępniane wszystkim. I co więcej, Ketele postulował, że jeżeli są jakieś trudności z interpretacją danych z danego kraju,
to dany kraj powinien w tym pomóc, prawda? Powinien wyjaśnić innym krajom, dlaczego u niego to zjawisko wygląda tak i tak. Czyli współczynnik. Teraz druga postać, ja przeskoczę od razu, no prawie o 100 lat, tym razem do Imperium Carskiego, gdzie urodził się Jerzy Spława Neyman. On ukończył uniwersytet w czasach, które były bardzo, bardzo trudne. Tam miał szansę na karierę, dalej na karierę asystenta i potem tą karierę uniwersytecką. Natomiast no, ze względu na to, że ta sytuacja tam się zmieniała, co chwila, prawda, wiadomo, była wojna, była rewolucja, to on zdecydował się w 21 roku przyjechać do Polski, dlatego kierując się zresztą w pierwszym rzędzie zainteresowaniami naukowymi, poznawczymi. On wiedział o tym, że w Polsce są wysokiej klasy, może znaleźć wysokiej klasy matematyków i w związku z tym był tym zainteresowany, żeby się z nimi spotkać, żeby z nimi dyskutować, żeby wspólnie z nimi pracować. No ale pracę znalazł w Instytucie Meteorologii, tam funkcjonował. W 25 roku wyjechał do Londynu, udało mu się dostać stypendium Rockefellera. I był zainteresowany przede wszystkim, pasjonowała go osobowość Karla Pearsona, tego Pearsona, którego znamy od współczynnika korelacji. I on tam pojechał, się z nim spotkał, ale rozczarował się trochę tym spotkaniem, ponieważ Karl Pearson nie zajmował się matematyką tak naprawdę. On w opinii Jerzego Neumana zajmował się rachunkami, prawda? Tam liczył po prostu to wszystko. Natomiast nie było w tej jakiejś bardziej zaawansowanej matematyki. Ale to pozwoliło poznać syna Pearsona, Egona Pearsona, który miał bardzo podobne zainteresowania z kolei do Jerzego Neumana. No i jakoś to przyjaźń się zadzierzgnęła między nimi. Oni potem jeszcze wyjeżdżali wspólnie do Paryża, korespondowali ze sobą. Neumann wrócił do Warszawy w 27 roku, rozpoczął pracę w Instytucie Nęckiego. To instytut, który się zajmował biologią doświadczalną, zresztą istnieje do dzisiejszego dnia. No jednak był kryzys i rozpoczął się ten ogólnoświatowy kryzys gospodarczy. Neyman pisał, że w Polsce jest bardzo ciężko, że nie ma nawet na pożywienie dla tych małp, którymi się w tym instytucie musiał zajmować. No i w pewnym momencie okazało się, że Karl Pearson odszedł na emeryturę i to był taki moment, który właśnie zaważył, jeśli chodzi o badawcze osiągnięcia Jerzego Neumana. Mianowicie to była okazja, to się stało okazją, ponieważ jego syn Egon Pearson objął w tym momencie katedrę statystyki zaawansowanej w londyńskim University College, to zaprosił Neumana, no i tam w sumie już mieli okazję razem pracować. Neumann najpierw zaczął pracować na tym uniwersytecie, potem w 1937 roku otrzymał propozycję z Berkeley i wyjechał już na stałe do Ameryki. Wkład Neumana w badania jest z wielu punktów widzenia to jest najpoważniejszy, jeśli chodzi o te wszystkie osoby, o których mówię, będę dzisiaj mówił. Choć może ta postać jest najmniej, no może najmniej to nie, ale mało znana tak naprawdę, tego wkładu zdecydowanie się nie docenia. On, jego twórczość, jego osiągnięcia dały podwójną korzyść dla nauki. Pierwsza sprawa to było
uprawomocnienie badań reprezentacyjnych. Warto pamiętać, że lata 30. to były badania, kiedy badano całą populację, prawda? Uważano, że to jest jedyna metoda, aby poznać, to trzeba zbadać wszystkich. I druga rzecz, chyba też może ważniejsza z pewnego punktu widzenia, to jest dostarczenie narzędzia falsyfikacji hipotez. To pozwoliło w zasadzie, że pewien sposób uprawiania nauki, który wywodzi się z racjonalizmu krytycznego Popera, niejako zyskał pewien oręż, prawda? To zyskał oręż testowania hipotez i to jest w zasadzie model, który obowiązuje cały czas do chwili obecnej. Wszyscy wiemy zresztą, jak wyśle się artykuł do czasopisma zagranicznego, na co oni zwracają uwagę, prawda, i czego oni przede wszystkim wymagają. To jest dokładnie ten paradygmat uprawiania nauki, do stworzenia którego przyczynił się Neyman. Teraz następna osoba to jest Marian Falski, którego kojarzymy chyba głównie z elementarzem. On pierwszy elementarz, który nazywał się Nauka czytania i pisania, tutaj na dole Państwu przedstawiam. Nauka czytania i pisania dla dzieci. Dlaczego dla dzieci? Dlatego, że różne wersje były dla różnych kategorii osób. Na przykład była oprócz wersji dla dzieci, była również wersja dla dorosłych, a także wersja dla żołnierzy. Dla żołnierzy była osobna wersja elementarza. Także ja myślę, że większość z Państwa znajdzie tutaj ten elementarz, z którego miała okazję uczyć się czytania i pisania. Ja też swój tutaj znajduję, ale nie powiem, który to jest. Natomiast mało osób może wie o tym, że Falski miał poważne osiągnięcia jako badacz edukacji. I to z różnych przyczyn właśnie historycznych, okoliczności historycznych niejako zaginęło, prawda? Znaczy nie znalazło uznania, nie znalazło tego swojego miejsca, które należy się tej klasy osiągnięciu tutaj. W latach międzywojennych Falski kierował Departamentem Badań w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i przeprowadził tam ogólnopolskie badanie w 1935 roku, w którym do wszystkich szkół w Polsce wysłał ankietę z prośbą o spisanie wszystkich uczniów z podaniem zawodu ojca lub opiekuna. Następnie zakodował te zawody i przedstawił system szkolny w postaci takich szczebli selekcji, prawda? Poczynając od pierwszej klasy z szkoły powszechnej, jak wygląda struktura społeczna uczniów w tej klasie i potem jak ta struktura się zmienia w zależności od przechodzenia na kolejne szczeble systemu. I Falski odkrył przy tym pewne zjawisko, z którego dotychczas nie zdawano sobie sprawy, mianowicie, że podczas przechodzenia przez kolejne szczeble selekcji w systemie szkolnym znaczenie czynników pochodzeniowych maleje. Czyli te nierówności generują, znaczy nierówności działają głównie na tych najniższych szczeblach i tam przede wszystkim powinna być skierowana uwaga polityki edukacyjnej przeciwdziałającej nierównościom. Falski nie stosował żadnych modeli ani miar statystycznych, on to wszystko opisywał w sposób taki ludzki, prawda, za pomocą odsetków. I tutaj jest taki przykład fragmentu jego rozumowania. Na przejściu między klasą szóstą szkoły powszechnej a pierwszą klasą gimnazjum Falski stwierdził, że ten próg pokonało 4% dzieci robotników,
oraz 57% dzieci przedsiębiorców. Natomiast próg między końcem szkoły średniej a rozpoczęciem studiów wyższych w przypadku dzieci robotników pokonało 63%, czyli większość tych, którzy doszli do matury, to studiowała dalej, prawda? Studiowała później na wyższych uczelniach, natomiast w przypadku dzieci przedsiębiorców było to 88%. Czyli różnica nie jest tutaj taka dramatyczna między tymi dwiema kategoriami, jak w przypadku przejścia między szkołą powszechną a pierwszą klasą szkoły średniej. No cóż, wybuchła wojna, jak wiadomo. Po wojnie Falski nadal kierował, przez pierwsze lata po wojnie Falski nadal kierował tym samym departamentem w ministerstwie, które się już nieco inaczej nazywało. Niemniej został zwolniony z pracy z tego powodu, że był przeciwnikiem tych reform szkolnych, które wprowadzały stalinowskie władze, także tak samo jak ten departament zresztą badań został zlikwidowany. To było na przełomie lat 40. i 50. No i to badanie niejako poszło w zapomnienie. Ważną rzeczą może, którą tu trzeba powiedzieć, że na świecie do tej problematyki tak na dobrą sprawę nawiązano dopiero w latach 70., głównie dzięki pracom Raymonda Boudon, który przedstawiał to zjawisko, prawda, tego malejącego wpływu pochodzenia na szansę przejścia kolejnych szczebli w systemie szkolnym, uzasadniał to w sposób teoretyczny. I oprócz tego takim znanym badaczem w tej dziedzinie jest Robert Mayer, który z kolei pokazał to na amerykańskich danych spisowych, prawda, że to zjawisko rzeczywiście ma miejsce. Ale tak jak mówię, była to druga połowa lat 70., prawda? Natomiast Falski ten sam efekt stwierdził 40 lat wcześniej. Teraz przenieśmy się na chwilę do Ameryki. Tutaj mamy w tym razem zupełnie inny typ, nie wiem, odkrycia naukowego czy pewnego działania, które pchnęło badania nad edukacją na zupełnie nieco inną stronę. W latach 20. w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się debata taka ogólnonarodowa, w którą stronę powinien iść rozwój szkolnictwa średniego. I stwierdzono wtedy, że dobrze byłoby, żeby stan inwentarza mieć na ten moment. I zaczyna się zastanawiać, czy do tego celu nie można wykorzystać testów szkolnych, testów umiejętności szkolnych. Te testy były stosowane w Stanach już od połowy XIX wieku. Dlatego, że były potrzebne przede wszystkim do kwalifikowania dzieci, które kwalifikowania do poszczególnych klas dzieci migrantów, którzy cały czas napływali do Ameryki, lub osób, które zmieniały miejsce zamieszkania, co też było częste. Także te testy były stosowane powszechnie, ale one, każda szkoła niejako wypracowywała sobie własne narzędzia w tej dziedzinie. Linguist doszedł do wniosku, że być może należałoby zrobić test, który byłby dobry dla wszystkich szkół. Ale oczywiście no, tutaj barierą była kwestia, że w jaki sposób opracować wyniki tego testu, prawda? To w obrębie szkoły można sobie z tym poradzić, w obrębie całego kraju to już jest za trudno. I on wymyślił w związku z tym optyczny skaner. Było to urządzenie, które na owe czasy było zaawansowane dosyć i było tam wiele elementów technologii, która później znalazła zastosowania w komputerach.
No w każdym razie okazało się, że ta metoda jest skuteczna. To przedsięwzięcie udało się zrealizować. Testy oczywiście oparte były na pytaniach zamkniętych, na pytaniach, gdzie dokonywano wyboru i tam za pomocą specjalnego ołówka zaznaczano tą odpowiedź, tak żeby potem ten skaner mógł to odczytać. I w każdym razie ze szczebla szkół poszczególnych pod koniec lat 30. w Stanach wykonywano już, korzystając z tych technologii, po kilka milionów testów rocznie tutaj. Ale to lingwistowi nie wystarczyło. On zaczął, praktyka była dobra, nie było to tylko teorii, w związku z tym on starał się tą teorię rozwijać. Tutaj mają Państwo jako przykład książkę, którą wydał w 40 roku, z tym, że to nie był rozwój teorii raczej, to było raczej dorabianie teorii do istniejącej praktyki. W 59 roku Lindquist stworzył organizację czy instytucję American College Testing, ACT, która przyczyniła się niejako do dalszego upowszechnienia testu i w tej chwili test ACT jest jednym z dwóch stosowanych testów w Stanach Zjednoczonych. W każdym bądź razie Lindquist przyczynił się niewątpliwie do tego, do powstania przekonania, że efekty edukacji można badać za pomocą testów. Następną postacią jest Jean Piaget. Ta postać kojarzy się przede wszystkim z jego wkładem w teorię i badania nad rozwojem poznawczym dziecka. Książki Piaget były tłumaczone na wiele języków. Tutaj mają Państwo przykłady książek, które zostały przetłumaczone już na język polski, niektóre już w latach 60. W latach 70. na warszawskiej psychologii, na Wydziale Psychologii, no Piaget był uznawany jako ten taki absolutny autorytet, jako number one, jeżeli chodzi o tą dziedzinę. I też znów może niewiele osób wie, że on ma bardzo poważne zasługi, jeśli chodzi o badania edukacyjne. Mianowicie, i to może stało się też trochę przypadkiem, mianowicie instytut, w którym on pracował, Instytut Rousseau, rada tego instytutu zdecydowała się powołać instytut, który by się zajmował koordynacją niejako takiej refleksji, czy nie badań raczej, ale takich międzynarodowych dyskusji, gromadzenia doświadczeń na temat systemów edukacyjnych w różnych krajach. On się oryginalnie nazywał Bureau International d'Education, no ale on istniał wiele lat, w związku z tym ta nazwa po wojnie się uległa zangielszczeniu, International Bureau of Education. No skrót jest IBE. Ja to mimo, że widzę Michała Federowicza, to jednak pozwolę sobie użyć taki powiedzmy element ciekawostkowy, użyć tego skrótu IBE w przypadku instytutu, którym kierował od 29 roku Jean Piaget. I teraz na czym ta praca tego instytutu polegała? To były głównie konferencje tematyczne, które odbywały się raz do roku. Tam przyjeżdżało coraz więcej przedstawicieli różnych krajów i one dotyczyły konkretnych tematów czy problemów, na które napotyka edukacja, jak na przykład finansowanie szkół, kształcenie dziewcząt, szkoły dla niepełnosprawnych, czy kształcenie nauczycieli. I w tym wszystkim Piaget stał na stanowisku, że ze względu na różnice historyczne, gospodarcze i kulturowe, szkolnictwo w każdym kraju musi różnić się sposobem organizacji szkół, tej tkanki szkolnej.
I to nie wyklucza wspólnego rozpatrywania pewnych problemów, aczkolwiek jeśli chodzi o wnioski z tych wspólnych ustaleń, to potem każdy musi wrócić do swojego kraju i przełożyć już te wnioski na te realia, które istnieją w konkretnym systemie szkolnym. W każdym razie wniosek z tego taki, że Piaget, który tym IBE kierował do 1968 roku, bardzo długo w sumie, wrócimy jeszcze do IBE, był pod tym względem absolutnie nieprzemakalny. Znaczy on tak uważał i przekonać się nie dał przez cały czas, gdy uczestniczył w tym życiu badawczym. I teraz w związku z Piaget ja powiem parę słów na temat UNESCO. Organizacja ta powstała w 1946 roku jako agenda ONZ-u i głównym zadaniem było monitorowanie rozwoju edukacji na świecie, w tej powojennej rzeczywistości. Tutaj chyba fala tego powojennego entuzjazmu zadecydowała, że osoby, które były włączone w to przedsięwzięcie, z różnych krajów zresztą, to one zebrały się bardzo, bardzo rączo i ochoczo do tej pracy. Istnieje wiele protokołów zebrań, takich pisanych na maszynie, które zdigitalizowano potem i można się z tym wszystkim zapoznać. Także to jest fascynująca lektura tego, co się wtedy działo. W każdym razie zadaniem tutaj było niejako znalezienie jakichś takich wspólnych ram, bo na świecie wtedy, jak wyliczono, było około 200 różnych systemów szkolnych, co dotyczyło krajów, terytoriów zamorskich, jakichś części krajów, także około 200 systemów edukacyjnych i trzeba było znaleźć jakieś wspólne miary, żeby wspólną podstawę, żeby to wszystko ująć. I tutaj na przeszkodzie stanęło Międzynarodowe Biuro Edukacji, IBE. Dlatego, że wydawało się, że to jest jedyna organizacja, która się może tym zająć, ale rola Europy po II wojnie światowej obniżyła się, prawda, i rola europejskich badaczy. No, a IBE było jednak zlokalizowane w Szwajcarii. W związku z tym natomiast UNESCO tutaj miało to bardzo mocne wsparcie z tego nowego podejścia, z nowego sposobu uprawiania nauki, jaki pochodził z oceanu. Także to były zupełnie dwa różne tory rozumowania. W 1955 roku to ukoronowanie niejako tego pierwszego okresu działalności UNESCO to był obszerny rocznik World Survey of Education, gdzie opisano owe 200 systemów, jak te szkoły wyglądają. Próbowano też to wszystko ująć we wspólnej klasyfikacji, prawda? Sklasyfikować te poziomy wykształcenia według jednolitych zasad, mimo że przez cały czas IBE wraz z Jeanem Piaget protestowało. Tutaj zresztą w tym roczniku jest bardzo rzeczą ciekawą, dlaczego, że tyle zastrzeżeń, ile jest, to już potem nigdzie się nie zdarzyło nigdy, prawda, tu się zastrzega, tam autorzy zastrzegają na początku, że dobrze, że oni tam pewny francuskiego liceum, to faktycznie ono nie pasuje, prawda, czy niemieckiej szkoły, niemieckiego gimnazjum, to się w ogóle nie da sklasyfikować tutaj w ramach tych zasad, które oni proponują, ale no przynajmniej w pewnym zakresie może coś to daje, prawda? Także to było takie bardzo, bardzo ostrożne potraktowanie czy próba znalezienia wspólnego mianownika w systemie światowej edukacji. No ale potem szok Sputnika, który nas w 1957 roku nastąpił w społeczeństwie amerykańskim głównie, który wiązał się z wystrzeleniem Sputnika przez Związek Sowiecki. No to o nim jeszcze będę mówił, natomiast jakie miał konsekwencje. Natomiast UNESCO tak jakby przeoczyło
przyspieszyło ten moment, prawda? W 1958 roku zrobili kongres w Hamburgu, gdzie stwierdzili, że w zasadzie to oni już wszystko świetnie wiedzą na temat tej edukacji i zaproponowali po raz pierwszy, żeby te dane na temat edukacji przełożyć na dane indywidualne, bo coraz więcej badań było robione na osobach w tym czasie, prawda, a nie to, że badano zasoby systemu edukacyjnego, tylko badano wykształcenie ludzi, także trzeba było to jakoś przełożyć. Wtedy powstała teza, że wykształcenie osób należy za wykształcenie osób należy przyjąć poziom najwyższej ukończonej szkoły. Od tego czasu to obowiązuje do chwili obecnej, ta wykładnia w UNESCO oczywiście. No potem w UNESCO nastąpił kryzys i teraz te przyczyny są bardzo ważne tutaj tego kryzysu. Mianowicie pierwsza i podstawowa to była taka, że ze względu na wzrastającą liczbę krajów, bo nam kolonie odzyskiwały niepodległość, one miały z reguły bardzo słaby ten aparat państwowy, w związku z tym te dane, które były dostarczane do metod edukacji, były miernej jakości. Druga rzecz to był wzrost liczby szkół, liczby uczniów, liczby nauczycieli na świecie, co wiąże się z wzrostem demograficznym. No i w związku z tym UNESCO przestało sobie z tym wszystkim radzić. Jeszcze tutaj jest taki pewien bardzo ważny moment, którego nie zauważono, też przeoczono. Mianowicie już przy tym pierwszym roczniku, który był wydany w 1955 roku, nie zwrócono dostatecznej uwagi na to, że niektóre kraje dane fałszują po prostu. I to dotyczyło również krajów, które były tutaj w obszarze Związku Sowieckiego, w tym Polski. Prawda? Po prostu w Polsce wprowadzano wtedy, bo to dane dotyczyły roku 52, więc Polska była wtedy w okresie zasadniczej zmiany systemu edukacyjnego, zasad organizacji, bo do końca lat 40. jeszcze w zasadzie utrzymał się system przedwojenny z okresu międzywojennego, a potem, prawda, wprowadzono szkoły zasadnicze zawodowe, skrócono naukę w szkołach średnich i tak dalej. W związku z tym nie bardzo były w ogóle dane na ten temat, więc robiono, a to trzeba było podać liczbę uczniów w poszczególnych szkołach, liczbę nauczycieli i tak dalej. Także posłużono się z danymi przedwojennymi, taką zrobiono mieszankę, prawda? Trochę danych przedwojennych, trochę danych dotyczących szkół podstawowych, no bo tam podano system szkolny, przedstawiono system szkolny w takim kształcie, jakim on nie istniał wtedy, prawda? To był system zakładany dopiero. I nawet pisano, że do końca planu sześcioletniego to oni są w stanie zlikwidować wszystkie szkoły niepełne, prawda? Czyli te, które czteroklasowe, na ogół mające jednego nauczyciela. No tak, jak wiadomo, się nie udało do końca lat 80. w Polsce, także no, w 52 roku to rzeczywiście tutaj nie można było tego przedstawić w sposób zgodny z tymi założeniami. Nie było takich danych, więc dane po prostu sfałszowano w tym momencie. Tak robiło wiele krajów. I teraz dalej, no w związku z tym kryzysem, który był, bo UNESCO sobie już nie radziło w tym, no to oni się zajęli tak na dobrą sprawę, zamiast monitorować rozwój szkolnictwa, to zajęli się klasyfikacją, prawda, tworząc kolejne wersje klasyfikacji ISKET i w zasadzie do tego w późniejszych latach sprowadzała się ich rola. Teraz jeszcze widzę, że trochę przedłużam w stosunku do zamierzenia, ale muszę Państwu parę słów powiedzieć o Janie Konopnickim, bo to rzeczywiście jest przykład zaskakujący, może nawet dla osób, które zawodowo, niejako, że tak powiem, zajmują się prowadzeniem międzynarodowych projektów badawczych. Mianowicie nikt nie szuka tak głęboko. Każdy sądzi w zasadzie, że udział Polski w międzynarodowych projektach to się zaczął dopiero po 1989 roku.
to dopiero były warunki, w tym czasie dopiero były warunki do międzynarodowej współpracy. Okazuje się nieraz, że rzeczywistość jest dużo bardziej złożona, w tym jest wiele przypadków. Mianowicie Jan Konopnicki, on przed wojną uczył w seminariach nauczycielskich na Kresach Wschodnich. Po 17 września cudem, jak mówią biografowie, uniknął wywiezienia w głąb Związku Sowieckiego. Udało mu się przedostać do Polski, stamtąd przez Węgry do Francji, gdzie wstąpił do Wojska Polskiego i potem po kampanii francuskiej wojsko to przeniosło się do Szkocji i tam służył do 1942 roku, kiedy został oddelegowany z wojska do organizacji studium pedagogicznego przy Uniwersytecie w Edynburgu. To studium miało służyć kształceniu, nauczycieli dla edukacji już po wojnie, prawda, tej, która miała być po wojnie w wolnej Polsce. No i teraz tak się złożyło, że wtedy na Uniwersytecie w Edynburgu pracował Jeffrey Thompson. To był w zasadzie no, numer jeden, jeśli chodzi o brytyjskich badaczy, którzy zajmują się teorią testów. I w tym czasie Jan Konopnicki rozpoczął z nim współpracę, prawda? Oni współpracowali przez ten czas, jak Jan Konopnicki był w tym uniwersytecie w Edynburgu. Potem Konopnicki wrócił do Polski, trafił na Dolny Śląsk. Tam najpierw był psychologiem czy pedagogiem w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Potem jakoś związał się z AWF-em wrocławskim. Został najpierw dziekanem, potem rektorem. Ale w roku 58 wyjechał, został wydelegowany na kongres UNESCO w Hamburgu z ramienia Polski. No jak tam pojechał, to spotkał szereg osób, których już znał wcześniej właśnie z tej współpracy z Thompsonem i które zdecydowały się, to środowisko zdecydowało się, aby stworzyć pierwsze międzynarodowe badanie umiejętności uczniów. No i to było takie przedsięwzięcie trochę może amatorskie, takie półprywatne, dlatego że nie mieli na to żadnych środków i zdecydowali się sami zrobić test sami w oparciu o swoje możliwości przeprowadzić to badanie. I tutaj Konopnicki zdecydował się wejść w to przedsięwzięcie i przeprowadził to badanie w Polsce. Ono zostało w 1961 roku zrealizowane na Dolnym Śląsku jedynie, we wsiach powiatu dzierżaniowskiego oraz w trzech miastach, w Miliczu, w Wałbrzychu i we Wrocławiu. W sumie zbadano niewiele, bo ponad 300 chłopców i ponad 600 dziewcząt, ponieważ tutaj nie było mowy o jakimś bardziej reprezentatywnym doborze tych osób, to jedynie przeprowadzono analizę jakościową niejako tych wyników. Polscy uczniowie dobrze wyszli w matematyce, w geografii i w naukach przyrodniczych wyniki były przeciętne, natomiast w stosunku do innych krajów wyraźnie słabszą stroną okazało się czytanie. To jest o tyle ciekawe przedsięwzięcie, że później z tego, potem już Polska nie wzięła więcej udziału w ramach tego nurtu badań, nie wiadomo z jakich powodów, może ktoś się zorientował, ale w każdym razie z tego nurtu zainteresowań, z tej grupy utworzyła się taka organizacja, która istnieje do chwili obecnej, IEA. Także ona prowadzi część projektów, które są obecnie realizowane. I może taka na koniec taka najciekawsza postać w pewnym sensie, czy najbardziej zaskakująca może, bo wkład
Hymana George'a Rickovera w badania edukacyjne jest dość specyficzny tutaj. Mianowicie ta osoba jest głównie kojarzona przede wszystkim z budową, rozwojem amerykańskiej floty atomowej. Jest to osoba, która też wyróżnia się tym, że ma najdłuższy, jeśli chodzi o oficerów, najdłuższy staż w służbie czynnej w amerykańskiej armii. No i jest osobą, która jest najbardziej odznaczona też, jeśli chodzi o amerykańskich bohaterów. Także mało osób, szczerze mówiąc, kojarzy Rickovera z badaniami w edukacji. Może tak jeszcze taka ciekawostka na początku, jak Państwo tu zresztą widzą. Rickover urodził się w zaborze rosyjskim w Makowie Mazowieckim. I nazwisko rodziny pochodzi od miejscowości Ryki, która jest na trasie z Warszawy do Lublina. Także ta rodzina wyjechała w 1906 roku do Ameryki i tam już dalej on chodził do szkół, aczkolwiek rozpoczynał swoją naukę w żydowskiej szkole wyznaniowej w tym zaborze rosyjskim. W zaborze rosyjskim było tak, że dzieci żydowskich nie przyjmowano w ogóle do szkół, prawda? Już nie mówiąc o tym, że bardzo kiepska była rozwinięta sieć szkolna i nie było obowiązku szkolnego, natomiast oprócz tego jeszcze nie przyjmowano dzieci żydowskich, to też on rozpoczął dlatego naukę w żydowskiej szkole wyznaniowej, no, która jest dosyć rygorystyczna. Mówię o tym dlatego, że to może być jeden z powodów jego zainteresowań edukacją. Po 1957 roku, gdy w Stanach nastąpił szok Sputnika, opinia publiczna i po części politycy zaczęto obwiniać edukację jako tutaj tego głównego sprawcę całej sytuacji, że Stany Zjednoczone po pierwsze są do tyłu, jeśli chodzi o rozwój technologiczny, po drugie, że się nie zorientowały w całej sytuacji. Tutaj obwiniano edukację, również dostało się UNESCO, prawda, tego czasu UNESCO przestało być w łaskach i można powiedzieć, że od tego czasu już nigdy nie wróciło do tej działalności, którą miało bezpośrednio po wojnie, prawda. Tu jeśli chodzi o sprawę edukacji, zaczęła dominować terminologia wojenna, prawda, wojskowa, prawda, tutaj ten ustawy dotyczące reform edukacyjnych, to miały w tytule to, że dotyczą narodowej obrony. Także te sprawy wiązały. Rickover włączył się do dyskusji, do ogólnonarodowej dyskusji na temat edukacji. Co więcej, napisał trzy książki na ten temat. Po tytule, zwłaszcza tej trzeciej, to mniej więcej widać, jakie miał w tej zakresie poglądy. Uważał, że szkoła amerykańska kształci słabo, że nie są uczone te przedmioty, które powinny być, a on był z wykształcenia inżynierem i tylko cenił sobie przedmioty ścisłe i starał się pokazać słabości tej edukacji, porównując ją właśnie z innymi systemami, z efektami działania innych systemów edukacyjnych na świecie. Trudno powiedzieć, skąd on brał na to wszystko czas, prawda, bo oprócz książek, on jeszcze, pisania książek, on był jeszcze aktywny na forum publicznym, on przemawiał w kongresie na ten temat, z nim było wiele wywiadów tutaj przez opiniotwórcze media, także to on przyjaźnił się z prezydentem Kennedy, także to on miał duże przełożenie, jeśli chodzi o te sprawy, które wtedy, jeśli chodzi o edukację,
działy się w Ameryce. Można powiedzieć, że to wpływ może jest niebezpośredni. Zresztą jego książki były przez osoby reprezentujące nauki edukacyjne, były dość nisko ocenione. Wskazywano jednak w recenzjach, że on trochę tutaj nagina fakty, prawda? Znaczy wybiera te przykłady, które za pomocą których może dobrze uzasadnić swoje tezy. Natomiast ten wpływ niewątpliwie był i on między innymi jednym z efektów było powołanie do życia OECD, Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego. Mimo że z pozoru wydawałoby się, że zakres czy cele tej organizacji są dosyć szerokie, już pierwsze to założycielskie spotkanie w Waszyngtonie w 1961 roku było w całości poświęcone sprawom edukacji. Tutaj wtedy sformułowano strategię, którą jeden z uczestników tego spotkania trafnie ujął, że walka o edukację jest zbyt ważna, aby zostawić ją działaczom oświatowym. Także w pierwszej fazie OECD starało się po pierwsze prowadzić własne statystyki, a po drugie realizować czy podłączyć się do istniejących badań. Między innymi oni właśnie finansować zaczęli badania IEA, prawda, czyli tej organizacji, która zrealizowała to pierwsze pionierskie badanie na świecie. Oni zaczęli dawać pieniądze na to tylko po to, żeby zobaczyć, co z tego wychodzi i jak Stany Zjednoczone, jak amerykańska edukacja wygląda na tle innych badań. Ale okazało się, że badania, które są robione przez akademików, to nie bardzo nadają się do tych celów, które stawiała sobie organizacja. Mianowicie przede wszystkim są realizowane nieregularnie. Po drugie, nie uczestniczą za każdym razem wszystkie kraje, a dlatego, że tam niejako możliwość uczestnictwa była wolna, prawda? Jeżeli badacz miał jakiś problem, jakąś hipotezę, którą chciał zweryfikować za pomocą danych międzykrajowych, to wtedy wchodził w ten projekt. Jeżeli nie miał, to w tym momencie na przykład przepuszczał daną rundę realizacji badania. Także oni w OECD stwierdzono, że konieczne jest jednak zrobienie własnych, zorganizowanie własnych badań. I tutaj w 1991 roku, zresztą tutaj dodatkowym takim motorem do działania był kryzys, który ogólnoświatowy kryzys, który miał miejsce w latach 80. I tu zaczęto się zastanawiać właśnie, jak edukacja może uchronić przed kolejnymi kryzysami. I uruchomiono projekt, w którym zaangażowano wielu badaczy z różnych krajów, którego celem było ustalenie, co tak naprawdę powinno być przedmiotem badania, prawda? Jakie elementy edukacji są najważniejsze, co edukacja może dać dla rozwoju. To jest Polski też uczestniczyli badacze w tym dość szerokim międzynarodowym zespole. W 1994 roku wykonano badanie International Adult Literacy Survey, IELTS, zwany Polska też uczestniczyła w tym projekcie. No i w roku 2000 rozpoczęła się PISA, prawda, która jest realizowana co 3 lata. W 2003 roku powtórzono trochę to międzynarodowe badanie dorosłych i w 2012 już to badanie dorosłych przybrało niejako takie formy, które już dawały tą standaryzację międzynarodową i pozwalały wypowiadać się, badać pewne rzeczy w sposób, który uznano za standaryzowany, czyli ta wspólna metoda w terminologii Ketteleta, tego co on mówił w 1853 roku.
I teraz tak, na koniec takie dwa tematy, które może są warte podjęcia w obliczu tego wszystkiego, co Państwu powiedziałem. Pierwsza rzecz dotyczy korporacja jako badacz, tak to sobie nazwałem, prawda, bo tu jednak korporacja ma pewne swoje zalety, prawda, też takie objęcie badaniami czy zarządzanie badaniami przez instytucje ma na pewno pewne zalety, jeśli chodzi o skalę, środki, organizację. Natomiast trzeba pamiętać o pewnych rzeczach, które wyszły tutaj w historii i które są, wydaje się, że ważne, pewne problemy, które trzeba rozwiązać. Pierwsza rzecz to są różnice jakości danych między krajami, co cały czas istnieje. Jeżeli ktoś nie wierzy, to niech sobie obejrzy dane z badania PIAC, czyli z tego badania dorosłych, które były zbierane w Rosji. Prawda? Bo te dane mają taką bardzo ciekawą własność, że kompetencje, te umiejętności tych osób badanych kompletnie nie zależą od wykształcenia. I to jest jedyny kraj, w którym to występuje. Także można powiedzieć, że czegoś tam nie dopatrzyli przy generowaniu tych danych dla potrzeb międzynarodowego badania. Potem druga sprawa, która też jest ważna w związku z tym korporacyjnością badań, to jest niejawność metodologii. Niestety jest tak, że ze względu na koszty pojawia się problem z porównywalnością wyników w czasie, prawda? Żeby tą porównywalność, są dwie metody uzyskania porównywalności wyników w czasie, czy na przykład jak poprawiły się w pewnym okresie kompetencje uczniów w danym kraju, prawda? Czyli takie porównanie w czasie. I żeby to zrobić, to trzeba albo zastosować nowy test, ale zrobić badanie takie wyrównujące, które pozwoli określić, jak nowe wyniki mają się do starych wyników, jak to porównać ze sobą, albo utajnić część itemów, prawda, i powtórzyć je po prostu. Prawda? I została wybrana ta druga metoda, w związku z tym to, co my się dowiadujemy na przykład o badaniu PISA, no to jest znajomość 15-20% pytań, które tam były zadawane. Natomiast reszta jest objęta klauzulą poufności, że do końca nie wiadomo, co tam na dobrą sprawę jest badane. No i teraz trzecia rzecz to jest odpowiedzialność badacza. Korporacja ma to do siebie, że nie wiadomo, kto odpowiada za pewne ustalenia i co więcej, jak te ustalenia mają się do tego, do ustaleń, które są generowane przez badaczy czy inne instytucje. Tutaj już nie dawałem przykładu obrazka w tym momencie, ale proszę mi uwierzyć. W 2003 roku ukazała się książka na temat metodologii badań, robiona pod adresem niemieckiego profesora o nazwisku Hofmeier-Zlotnik. I tam było wiele artykułów, które tam dotyczyły. To dotyczyło badań porównawczych, to tam wiele rzeczy, no jak badać wykształcenie, no ludzie o pewnych, między innymi jak badać wykształcenie, ludzie o pewnych rzeczach sobie, prawda, mówili, tam mówili, że także, no tutaj, tu mieli takie doświadczenia, tutaj ten Iksiński stwierdził to i Grekowski to, no oni się z tym nie zgadzają, ale może warto to wykorzystać i tak dalej. I był jeden rozdział na temat klasyfikacji ISCET i ten rozdział miał autora UNESCO, zamiast autora było, i nie zawierał żadnych pozycji w literaturze cytowanej. Czyli oni po prostu generują sami wiedzę, są absolutnym autorytetem i w zasadzie nie wiadomo nawet z kim dyskutować. No i taki drugi temat, który się z tym wiąże, to jest aksjologia badań. Tutaj mieliśmy trochę, w tym co mówiłem, było trochę przypadku, może pewne rzeczy może jakoś się zazębiały, może z siebie wynikały, ale w każdym razie były podejmowane pewne działania, dokonywane pewne odkrycia, z czegoś to wynikało, prawda? Natomiast w tym instytucjonalnym modelu no, powstaje od razu pytanie, kto ma decydować o celach, prawda? Jak rozumiemy
jak mamy rozumieć badania, czemu one mają służyć, co jest w edukacji najważniejsze, prawda, tutaj, co należy za pomocą badań wydobyć. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, bo mieliśmy do czynienia z historią badań społecznych, historią jednej z podstawowych kategorii badawczych, którą bardzo często, nie tylko w badaniach typu makrospołecznych, surveyowych, ale innych i w badaniach jakościowych, socjologowie, ale przedstawiciele innych nauk traktują jako oczywistą oczywistość. Bardzo dziękuję za tą za niesamowicie ciekawą konwencję zaznajamiania właśnie z historią podstawowych kategorii badawczych, problemów badawczych, ale również i popatrzeć na to z perspektywy historii ludzi, a nie tylko historii po prostu jakichś rozwiązań. Bardzo ci dziękuję i to powiem jako, jeszcze chcę powiedzieć, że bardzo istotny w edukacji i we wielu pokoleń polskich socjologów jest oczywiście Kąt. Ale to, co stale robiliśmy i na tym też polegała taka, bym powiedziała, istotność, że od początku i właśnie wspomniany Jerzy Szacki właśnie zwracał uwagę, że przez cały czas mamy myśleć nie tylko o po prostu historii metateoretycznych refleksji lub metafor, prawda, które jak gdyby tę istotę poglądów wybitnych po prostu wyrażało, ale mamy przyglądać się nie badaniom tu i teraz, ale historii badań społecznych. Bardzo, bardzo dziękuję i teraz oddaję głos, pozwolę sobie oddać głos pani profesor Zachorskiej jako pierwszej komentatorce, a potem poproszę pana Herbsta i pana Prokopka. Myślę, że pan Artur będzie ostatni jako komentator z naszego instytutu. Bardzo, bardzo proszę, Marto. Dziękuję bardzo za głos i za możliwość komentowania tego, co Zbyszek nam przedstawił. Zgadzam się, że z przedmówczynią, że było to bardzo interesujące. Właściwie wydaje mi się, że to były dwa referaty, z których jeden przedstawiał losy ludzi zajmujących się tak czy inaczej próbą liczenia edukacji, porównywania edukacji, badania systemów edukacji. Natomiast ten koniec dotyczący korporacji jako badacz czy aksjologii badań właściwie jest podstawą drugiego referatu, które jak sądzę także Zbyszek mógłby wygłosić i zająć nam więcej niż ten poprzedni. Ja się odniosę w swoim głosie do tej pierwszej części, tam gdzie występują kolejne postaci. Pytanie, jakie zostało postawione, to co decyduje o rozwoju badań. No, niewątpliwie, jak widać, inteligencja, umiejętności badaczy są tutaj niesłychanie ważne. Problem z tym, że niektórzy trafiali na swój okres, a niektórym się nie udało. Falski był niewątpliwie genialny, po prostu. Jego badania. On zdaje się też był w Genewie przez pewien czas przed wojną. W takim biurze statystycznym go organizował, ale tak mi się wydaje z jakichś moich lektur na temat Falskiego, ale tego nie sprawdziłem, więc głowy nie dam. Natomiast to, że rozpoczął wielkie badania, że się zainteresował tą statystyką, no to jest wielki człowiek, ale niestety jego wpływ i udział na badania międzynarodowe nie był i polskie nie był zbyt duży.
Także no, są ludzie, którzy trafiali na swoje okresy i tacy, którzy przegrywali. Co decyduje? Czy to w takim razie można powiedzieć, że to przypadek? Ja bym, przyznam się, że mówiła o tych ludziach i o ich osiągnięciach właśnie na tle rozwoju tego, co nazywamy edukacją, tego, że jeżeli oni zaczynali zajmować się takim tą problematyką, no to dlatego, że ta problematyka stała się ważna. I ona oczywiście zaczęła być ważna wtedy, kiedy w XIX wieku powstawały państwa narodowe, które rozwijały systemy edukacyjne, dla których edukacja była tak niesłychanie ważna. I w związku z tym te XIX-wieczne zainteresowania edukacji, no jakby wypływały z tego problemu. Zwłaszcza, że te państwa narodowe konkurowały ze sobą. W związku z tym porównywanie się także w tej materii, no było jakoś niesłychanie ważne. Także trudno zaprzeczyć, przepraszam, Quetelletowi, że porównywanie to daje nam wiedzę o naszej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i jacy jesteśmy. A więc te porównania były w XIX wieku rzeczywiście takim bodźcem dla porównań i próby ich realizacji, niewątpliwie związane właśnie z tą konkurencją pomiędzy kolejnymi państwami. Takim drugim etapem, rozwoju edukacji był niewątpliwie okres po II wojnie światowej. Wtedy ten systemy edukacyjne eksplodowały, zaczęto im przypisywać rolę no, niezwykłą w gospodarce, społeczeństwie, kulturze i no, prawie że taki demiurg, który miał wpływ na wszystko, co się działo. I wtedy ten znowu właśnie te biura międzynarodowe i ci wszyscy, którzy niejako wstrzelili się w ten okres i w te badania, w ten okres oczekiwań wobec tego, jak my wyglądamy w stosunku do innych, no niewątpliwie miały tutaj duży bodziec. Takim bodźcem, o którym chyba też warto wspomnieć dla Europejczyków i dla Amerykanów oczywiście też, to była konkurencja z Związkiem Radzieckim. Związek Radziecki rozwijał edukację, no w każdym razie ona była na sztandarach, ona miała pokazać to nowe społeczeństwo i taka konkurencja, a też pokazanie, jak my w stosunku do nich mamy się, to była istotna. No i ten, o czym Zbyszek wspominał, ten szok Sputnika, który zwłaszcza wpłynął na badania amerykańskie. To rzeczywiście było coś niebywałego. Ta ilość publikacji, która wtedy się ukazuje, ta wielka no, katastrofa, którą jest obarczane właśnie szkolnictwo amerykańskie. No, w ramach anegdoty wspomnę, że program matematyki, jaki wtedy został wdrożony w szkołach amerykańskich, przez to, że nie został skonsultowany z nauczycielami, no jak autor badań na temat tego programu twierdzi, głównym odbiorcą tych nowych podręczników stały się myszy, dlatego że większość tych podręczników zeskładowano w piwnicach.
No ale to w ramach anegdoty, natomiast to, że był to niezwykły szok dla Amerykanów, że Rosjanie potrafią coś zrobić, i to wpłynęło na badania edukacyjne. No, kolejnym oczywiście szokiem był właśnie 80. rok i taki nowy bodziec, który przereorganizował szkolnictwo amerykańskie. To są te bodźce, czy procesy, które powodowały, że zapotrzebowanie na ludzi o określonych kwalifikacjach, umiejętnościach byli oni wchłaniani przez różne instytucje, które wtedy się kształtowały. Natomiast takim kolejnym etapem, z którym mamy do czynienia obecnie, no to jest globalizacja. I w związku z tym problemy jakości i efektywności są teraz na takim numerem jeden w badaniach. I tych różnych badań, które porównują, jaką jakość i efektywność mają różne systemy, są obecnie. Więc wydaje się, że ten cały proces porównań, zestawień, rankingowania można podzielić na takie, wyodrębnić takie trzy etapy, ten XIX-wieczny, ten po II wojnie i obecnie z globalizacją, i przypatrzyć się, na ile te badania, które w tych okresach były prowokowane, realizowane, na ile one odpowiadały na te bodźce, które były wywoływane przez te lata. Wydaje się, że poza przyczynami, opisami tych badań, warto spojrzeć na konsekwencje. Konsekwencje porównań. Jedną z nich jest niewątpliwie standaryzacja, taka próba, żeby rzeczywiście to, co porównujemy, było porównywalne. Co oczywiście wpływa na to, że pewne wartości, pewne odmienności są właśnie tak wpychane dosyć brutalnie w pewne kategorie. No, czy też te odmienności kulturowe, o które walczył Piaget, też są w jakiś sposób eliminowane. Zaczyna w rozwoju edukacji liczyć się to, co jest policzalne, a to, co policzalne jest z trudem, wypada z tych porównań. PISA ma tutaj gigantyczny wpływ na systemy edukacji. To jest coś niebywałego. Jak z Jerzym Wiśniewskim czytaliśmy i uczestniczyliśmy w takich badaniach, w których porównywano reformy edukacyjne, to dla bardzo wielu krajów, a tam było ich nie wiem, z 20 może, takim bodźcem to właśnie była PISA, że my chcemy, żeby być dobrze, wypaść na PISA. I często PISA stawała się bodźcem zmian całego systemu. No, niekiedy te reformy nawet dosyć często kończyły się porażką. Ale widać, jak silnym jest to bodźcem, żeby wejść w ten światowy układ, żeby się w nim odnaleźć i po to, żeby także sprawdzić się, jak funkcjonuje ten nasz świat. No ale do tego trzeba właśnie zastosować te wszelkie procedury standaryzacji, nie mówiąc o przełamywaniu różnych tradycyjnych podziałów, tradycyjnych
układów, no, które wyraźnie utrudniają reformy w tej dziedzinie. To ja tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo pani profesor Zachorski dziękuję i bardzo proszę pana profesora Herbsta. Witam. Jak pan pamięta, zapraszaliśmy pana do komentowania profesora Fedorowicza. Pozostajemy w tym samym wątku i bardzo się cieszymy, że pana gościmy. Bardzo mi miło. Dzień dobry państwu. Ja chciałbym krótko przede wszystkim podziękować za Zbyszkowi Sawickiemu za świetny wykład. Się bardzo dużo nauczyłem i to było niesłychanie ciekawe. I chciałem się podzielić w związku z tym taką refleksją na temat pewnej ewolucji w badaniach edukacyjnych z takiej perspektywy naukowej. Mianowicie wydaje mi się, że ten okres, o którym mówił Zbyszek, powiedzmy od końca XIX wieku do połowy XX wieku, można by nazwać okresem romantycznym w badaniach edukacyjnych. To jest kiedy motywacją dla rozwoju tych badań były takie fundamentalne cele cywilizacyjne, albo podbój kosmosu, albo rozwój gospodarczy. I towarzyszyła temu taka wiara w uniwersalność pytań, które na temat edukacji zadajemy, i również w siłę porównań, także że właśnie porównania międzynarodowe pozwolą efektywnie na te pytania uniwersalne odpowiedzieć. W Stanach Zjednoczonych pewnie raport Colemana można by uznać za taki szczytowy produkt tej fazy. Tylko że jednocześnie w naukach społecznych powstał silny trend do równania porównywania tych nauk i metod w nich stosowanych do nauk przyrodniczych. I to się właśnie wiąże z rozwojem metod statystycznych, z falsyfikacją, z wiarą, że jest tylko jedna odpowiedź na każde pytanie, bo przecież tak jest w nauce. I efekt, to z kolei dowcipnie ilustruje taki piosenkarz Tom Lehrer, prawda, matematyk amerykański, który jednocześnie był chyba jeszcze lepszym satyrykiem niż matematykiem, który w takiej piosence gdzieś właśnie z końca lat 60. albo 70. mówi o tym, że właśnie oto socjologowie zamknęli się w laboratoriach, robią badania socjologiczne bardzo daleko od wszystkich ludzi, tak, w ogóle nie oglądając ludzi. I efekt nałożenia się tych dwóch, wydaje mi się, zjawisk jest taki, że kolejny etap był dwojakiego rodzaju. To jest coś, z czym mamy do czynienia w tej chwili, wydaje mi się. Z jednej strony nastąpiła w badaniach edukacyjnych bardzo silna specjalizacja. To znaczy w sytuacji, kiedy badania edukacyjne z naukowego punktu widzenia spotykały się z krytyką, że porównujemy nieporównywalne, właśnie te miliony przypisów, że ten system się nie da porównać, a ta szkoła to jest w ogóle inna. W tej sytuacji wielu badaczy decyduje się na zadawanie pytań bardzo szczegółowych. Tak? Skoro nie umiemy porównać całych systemów, to porównujmy detale. I w związku z tym powstał bardzo silny trend właśnie specjalizacyjny w nauce związanej z edukacją. Zresztą z perspektywy badań prowadzonych przez różne dziedziny, tak, i socjologów, i ekonomistów, i pedagogów. Drugim takim silnym wątkiem jest jednak bunt przeciwko pomiarowi. Tak, bunt przeciwko uniformizacji, bunt przeciwko temu, co przedstawiciele badań edukacyjnych najsilniej związani właśnie z pedagogiką utożsamiało z inwazją statystyki, z inwazją ekonomii na dziedzinę właściwą dla pedagogów. I w związku z tym odrzucamy w ogóle ten wątek. I wydaje mi się, że ciekawe jest
że to jest ten moment, w którym się znajdujemy i że ciekawa jest, jakiej ewolucji w badaniach edukacyjnych dalej możemy się spodziewać, bo wydaje mi się, że z naukowego punktu, z punktu widzenia takiego paradygmatu badań naukowych w edukacji, to przeżywamy jakieś rozczarowanie tymi romantycznymi, tymi wizjami, które były charakterystyczne dla okresu romantycznego. Może tyle chciałem. Nie chcę, żeby to zajęło za dużo czasu, ten mój wywód, ale wydaje mi się, że taką miałem refleksję, po słuchając Zbyszka. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czasami ten okres romantyczny, jak był nazywany emancypacyjnym, ale myślę, że romantyzm i emancypacja są z sobą połączone. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Bardzo proszę pana profesora Pokropka. Witam serdecznie. Bardzo dzień proszę. Dobry, witam. Ja witam z Grodziska Mazowieckiego. Trzeba mówić, jesteśmy terytorialnymi istotami. Jesteśmy. No ja może zacznę tak, że oczywiście to, co Zbyszek przedstawił, jest super interesujące i mi się bardzo dobrze słuchało. Jednak we mnie pewno, ja się poznęcam, bo jeszcze się mało znęcali na mnie. Ale jakąś taką pewną ambiwalencję we mnie to budziło. Czyli z jednej strony mi się bardzo dobrze słucha tych historii i kilku rzeczy się też dowiedziałem, czyli zanotowałem i warto jest w tym grzebać. Jednak mi bardzo w tej dyskusji brakowało jakiegoś mocniejszego umocowania w teorii tego, co się dzieje, czy tam bardziej teorii historii nauk i tak dalej, żeby to spróbować zrozumieć. Nie byłem w stanie jakby na przykład wszystkich twoich wyborów dobrze może zrozumieć. A mi się wydaje, że to, co tam od Kuna, Lakatosza czy Michaela Polaniego się dowiadujemy, może mogłoby jakoś pomóc i współgrać z przedstawieniem twojej historii i twoich hipotez, czy też tak jak profesor Zachorska mówiła, bardziej umocowanie czy pokazanie jednocześnie tego wątku instytucjonalnego bardziej, no bo ten zbiór biografii, jestem psychometrykiem przede wszystkim i statystykiem, metodologiem, więc to też jest trudne dla mnie to komentowanie, ale dla mnie to jest tak jak eksploracyjna analiza czynnikowa. Przedstawienie tych biografii daje nieskończoną w zasadzie możliwość rzutowań i interpretacji tego, co się dzieje, a bez wskazania jakiegoś mocnego teoretycznego takiego potoku, w którym byś chciał to rozpatrywać, to jest bardzo dla mnie trudne. I też mi się wydaje, że szkoda, że te główne pytania jakby zostały postawione na sam koniec prezentacji. Może łatwiej byłoby to z tymi sugestiami bardziej ulokować, jak byłoby tak od początku. Z pewnymi rzeczami to od razu ja muszę powiedzieć, że się nie zgodzę, bo tak Zbyszka tak trochę nieufnością do tych organizacji międzynarodowych trochę czuć. No ale nauka też jest korporacją, naukowcy też działają korporacyjnie, działają wśród instytucji. No tak to jest, inaczej być nie może. Samotny naukowiec w dzisiejszych czasach, a nawet wcześniej dużo nie może. Dawałeś takie przykłady, że dane na przykład Rosji są w piaku bardzo, bardzo słabej jakości. No oczywiście, no ale we wszystkich raportach pod Rosją jest napisana gwiazdka i ja miałem okazję pracować wtedy w ITS-ie, gdzie oni skalowali te dane piaka, zresztą razem jakoś tam trochę pracowaliśmy. Było to bardzo frustrujące dla wszystkich, którzy tam pracowali i tutaj jest też kontekst instytucjonalny, to jakby wymuszenie tego, że te dane tam są, chociaż w ogóle miało ich nie być, no to są też konteksty polityczne, no ale też trzeba zauważyć, że jednak w każdej tabelce jest napisane, że proszę mi traktować dane z Rosji jako niewiarygodne.
z drugiej strony mówiłeś o niejawności metody. Ja do końca się z tym nie zgadzam. Jeżeli ktoś chce zobaczyć wszystkie pytania z PIL, może zgłosić się do ICV, napisać podanie i poprosić o udostępnienie. Nie jest to trudne, nie jest to długie, wymaga to kilku tygodni. Jeżeli zapewni się o jakieś tam minimalne bezpieczeństwo tych danych, to taki dostęp otrzymasz. My z zespołem niedawno prosiliśmy o takie dane, dostaliśmy dostęp, możemy oglądać wszystkie itemy PIS-y bez problemu. Oczywiście nie możemy się dzielić, no z powodów takich, że ludzie chcą się porównywać, jest to dla nich ważne i ten. No jakoś trzeba balans znaleźć. No tak faktycznie, jeśli chodzi o odpowiedzialność, no odpowiedzialność badaczy, jest tam jakaś odpowiedzialność instytucyjna, a z jednej strony chyba takie walczenie z tym korporatyzmem. No, jeśli chodzi o ICD, bo z jednej strony można powiedzieć, że oni również kontrolują jakość, prawda? Więc to nie jest tak trochę jednostronne, jak mi się wydawało, na co wskazywałeś. A czy my się pytamy, to już w zasadzie do Mikołaja pytamy, czy my się pytamy o detale? To jakby najbardziej to pytanie jakby nie poruszyło. No nie do końca jestem pewien, jednak te wszystkie wyniki PIS-y są analizowane w takich dużych kontekstach, czyli które systemy są lepsze, które są tam, oprócz małych pytań, które próbujemy rozwiązać, są tam też no, takie duże, fundamentalne pytania właśnie, po prostu jakość tej edukacji. Wiadomo, że wszystkich aspektów tak zbadać się nie da, ale no, jakby to, co nauki ścisłe osiągnęły, no to też one musiały w ramach wielkich korporacji zrobić. I to, co teraz stoi przed nas wyzwaniem, no to chyba tak musi być, tak, że te badania są drogie, te badania są duże, te badania są skomplikowane i wymagają pracy zespołowej, pracy korporacyjnej. A wydaje mi się też, to już ostatnia rzecz, którą powiem, że fajnie byłoby trochę pociągnąć może tą całą historię troszeczkę dalej. Na przykład jeśli chodzi o jakby takie ostatnie walki czy rozmowy, może nie takie ostatnie, ale ciągle wybrzmiewające, to są pytania o tą przyczynowość, o rewolucję przyczynowości. Tutaj takie nazwiska jak Heckman czy Judah Apel, które w kontekście edukacji pośrednio, bezpośrednio się znajdują, ale pewnie są też jakby nawiązaniem i odpowiedzią, kontrą do Fischera czy Neumana w jakiś sposób, tudzież statystyka bajasowska, która wchodzi w innymi drzwiami i też próbuje jakby połączyć subiektywne sądy osób z różnymi empirycznymi wynikami. Więc tak, podsumowując, bardzo ciekawe, ale z drugiej strony dla mnie trudne do przyswojenia i połączenia tego w jakąś koherentną całość, więc mi się wydaje, że to jest dobry bardzo początek do zadawania pytań. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję panu profesorowi. To właśnie nie można było lepiej właśnie lepiej nie można było zakończyć te wypowiedzi komentatorów, to jest tak, ale, czyli zachęca nas pan jeszcze bardziej wyraziście niż to zrobił Zbyszek, do dyskusji, może nie chcę powiedzieć najpierw, bo trudno to rozdzielać. Bardzo proszę o głosy, o przedstawianie się, i czyli nasz czas się zaczął. Dziękuję jeszcze raz komentatorom, zanim bardzo proszę. To z państwa. Chcę tylko powiedzieć, że bardzo ślicznie prosimy też o pani profesor Janicka, widzę, ale też o zgłoszenia na czacie będziemy wdzięczni za to. Pani profesor Janicka, dobrze. Po pierwsze.
Bardzo proszę. Ja bardzo krótko chciałabym a propos rysu historycznego. Otóż warto może wspomnieć o wysiłkach rodzimych zmierzających do standaryzacji właśnie tej zmiennej metryczkowej, kluczowej dla szeregu analiz, jaką jest wykształcenie. Oczywiście abstrahując, znaczy można bez względu na to, w jakiej perspektywie teoretycznej umieści się tą informację, to rzeczą kluczową jest problem rzetelnego zrekonstruowania tej właśnie charakterystyki. I przypomnę tylko, że w latach 70. podjęto taką próbę właśnie w IFIS-ie przy okazji problemu węzłowego, którym kierował profesor Wesołowski, i stworzono takie opracowanie właśnie z pomocą naszych metodologów. Tu chyba obecny nawet jest pan profesor Paweł Sztabiński, razem z kolegą z Zakładu Metodologii z Łodzi, kiedy przygotowano, sugerowano, żeby w badaniach empirycznych, w których chce się ustalić poziom wykształcenia, uwzględnić kilka elementów tego wykształcenia, 6 zmiennych. Nie wchodzę w szczegóły, w każdym razie zamiarem było to, żeby przy kumulowaniu wyników badań można było jakoś posługiwać się wykształceniem w sposób taki porównywalny. Więc może warto przy okazji tylko mieć na uwadze wysiłki tutaj naszego środowiska naukowego. Jeszcze wspomnę tylko, że aktualnie bardzo docenia wobec gromadzenia ogromnej ilości badań, właśnie problem tej kumulatywności wymaga pewnej harmonizacji danych. I to się dzieje na przykład w odniesieniu do kategorii zawodowej, zawodu. Wykształcenie jest taką kolejną właśnie fundamentalną i myślę, że kolega Sawicki ma osobiście duży wkład właśnie w prace dotyczące tej harmonizacji danych. A kontekst teoretyczny może być bardzo różny. Wiadomo, że nie tylko dla samych badań edukacyjnych ma to znaczenie, ale kluczowy dla wszelkich badań nad strukturą społeczną i jej dynamiką. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan Piotr Dejnek. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie dotyczące takiego zaplecza teoretycznego, zwłaszcza jeżeli chodzi o okres międzywojnia, dlatego że mieliśmy przynajmniej dwóch wielkich socjologów, którzy zajmowali się edukacją, myślę o Florianie Znanieckim i Józefie Hałasińskim, i tutaj ich teoretyczne podejście i koncepcje, jak one, znaczy, czy można by było gdzieś popatrzeć na to, jak te koncepcje, zwłaszcza Znanieckiego i Hałasińskiego, miały wpływ na zainteresowanie i podjęcie badań takich bardziej rozbudowanych po publikacjach obydwu tych badaczy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Kto jeszcze się zgłasza? Pan Michał Federowicz. A, dobrze. A potem profesor Kula. Dobrze. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Chciałbym pogratulować przede wszystkim pani przewodniczącej za świetny dobór i prelegenta i świetnego doboru prelegenta i komentatorów. Zbyszku, tobie bardzo dziękuję za przypomnienie wielu postaci ważnych i na pewno warto zgłębiać dzieło Falskiego bardziej i też propagować na świecie. Ale do ciebie mam inne zupełnie pytanie, trochę podobne tak jak miał Artur. Tylko najpierw poprzedzę to krótkim komentarzem jednej kwestii. To, za co ci dziękuję, Zbyszku, w twoim referacie, to zwrócenie uwagi na to, że w początkach tych przymiarek do badań międzynarodowych, porównawczych, było duże wyczulenie na różnice jakościowe i ono ulegało stopniowo eliminowaniu.
Wydaje mi się to szalenie ważny rys i duża lekcja z historii. Możemy sobie jasno, łatwo wyobrazić powody, dla którego to podejście wyczulone na różnice jakościowe trochę było marginalizowane. Niemniej nie umniejsza to znaczenia różnic jakościowych. I o tym się często zapomina. I chciałbym jeszcze jeden komentarz zrobić. Mianowicie mamy te dwie duże, silne organizacje, jedną silniejszą, drugą mniej silną, które stoją za badaniami międzynarodowymi, to znaczy OECD i IEA. I wiemy, że w tej drugiej jest większe wyczulenie na specyfikę narodową, a mniejsza spoistość metodologiczna. W OECD natomiast jest to bardziej jednak takie podejście, w cudzysłowie powiedziałbym, armijne i mało miejsca na specyfikę krajową. I tutaj pytanie do ciebie. Wydaje mi się, że po tych wielu turach badań międzynarodowych, zwłaszcza badania PISA, ale też i organizacji IEA, Teams, PIRLS i szereg innych, Civic Education, wydaje mi się, że trochę się nasyca możliwość wnioskowania. To znaczy ja bardzo cenię te dane i nie muszę tego chyba tutaj za bardzo rozwijać, ale jednocześnie widzę, jak się nasyca możliwość wnioskowania o systemach edukacji na podstawie wyłącznie tego typu danych. Pytanie do ciebie jest takie, jak widzisz po przejściu przez te historyczne badania twoje możliwość jednak większego otwarcia badań ilościowych na takie czułe namierzanie, stawianie problemów różnic jakościowych, a szczególnie nie chodzi tu tylko o różnice jakościowe między różnymi obiektami badanymi, ale chodzi też o jakość w edukacji, która pozostaje poza bezpośrednim sferą oddziaływania wskaźników ilościowych. Wiadomo, że pewne rzeczy ważne dla edukacji nie są objęte badaniami ilościowymi porównawczymi w skali międzynarodowej, bo nie ma takich narzędzi, a nie przestają być ważne i powinny być jakoś jednak kojarzone z badaniami, z porównaniami ilościowymi. Jak widzisz taką możliwość, bo wydaje mi się, że to jest jedna z głównych barier dalszego rozwoju badań edukacyjnych w skali międzynarodowej? Bardzo dziękuję. Oddaję głos profesorowi Kuli. Proszę cię, Marcinie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja nie wiem, ja jestem z innej dziedziny i może to będzie pytanie profana, który w ogóle nie rozumie, o co chodzi. Wybaczcie z góry. Przy pełnym szacunku dla referenta i dla komentatorów, ale ja nie widzę rzeczy w tych badaniach, nie widzę, żeby stawiano, albo nie dostrzegłem w tym, co referowano, rzeczy, która mnie się wydaje fundamentalnie ważna w edukacji, w systemach edukacji. Czy zadawano sobie w tych badaniach pytanie, czego się uczy, po co się uczy i czemu to wszystko służy? Samo pytanie o poziom edukacji nie odpowiada na to właśnie pytanie. W końcu można uczyć wszystkiego, można uczyć zbioru sylab bez sensu i sprawdzić potem postępy w opanowywaniu tego zbioru sylab. No i to będą bardzo precyzyjne, porównywalne rezultaty. Natomiast czy edukacja służy awansowi społecznemu? Czy ludzie, których się kształci, coś z tego mają w życiu i jeśli chodzi o rynek
pracy. Ja nie jestem za tym, żeby uzawodowić wszystkie szkoły i żeby produkować tylko na od razu przewidziane stanowiska na rynku pracy. No to by był oczywiście absurd, ale jednocześnie, no już wybaczcie, nie będę cytował z historii dowolnej, mogę cytować znaczną liczbę wypadków, kiedy te szkoły, no każde w jakimś okresie produkowały i produkowały po prostu frustratów, którzy no w dobrym wypadku zabierali się do robienia rewolucji, w gorszym wypadku schodzili na margines. Mnie samego intensywnie uczono w szkole, czy ja wiem, z biologii o pantofelku. Zapewniam Państwa, że nigdy, przynajmniej świadomie, żadnego pantofelka na swojej drodze nie spotkałem. Natomiast nie uczono mnie mnóstwa rzeczy, których no, o których wiedza, no szumnie mówiąc, pomogłaby mi w życiu czy w zatrudnieniu nawet. Obserwuję teraz wśród znajomych pobieranie nauk na poziomie, na różnych poziomach szkoły przez znajome dzieci. No i to jest coś, ja nie wiem, to czego się w tej chwili uczy, proporcje tego, to przepraszam, no nie jestem specjalistą, ale odważę się powiedzieć, sensu nie ma, a już żeby skończyć po prostu ostatnie dwa słowa, obserwuję teraz przygotowywanie się jakiegoś młodego człowieka do jakiegoś ministerialnego czy kuratoryjnego konkursu o wiedzy o Polsce i tak dalej. No i ten biedak się wkuwa, wiecie, ile trwa kadencja tam członka takiego ciała, ile trwa kadencja członka innego ciała, czy to wszystko nie ma sensu. Jestem bardzo za konkursem dowolnego szczebla z zakresu przedmiotu wiedza o Polsce, no u nas to się nazywało świecie współczesnym, nie pamiętam jak się teraz to dokładnie nazywa, ale to nie powinien być konkurs na wbicie sobie do głowy tekstów prawniczych, bo takie informacje po prostu już w dzisiejszych czasach naprawdę można bez trudu sprawdzić. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję profesorowi. Przepraszam na emocje, pani przewodnicząca, czy ja mogę ad vocem króciutko? Jeśli będzie bardzo krótko, proszę. Bardzo krótko. Badania PISA były przygotowywane przez wiele, wiele lat. I między innymi był Międzynarodowy Komitet, który deliberował kilka lat na temat definicji i doboru kompetencji. W skrócie DESECO nazywał się ten organizm. I ta dyskusja pokazała o tym, żeby sprawdzać umiejętności, a nie wiadomości punktowe. I to jest siła tych badań kompetencyjnych. Że to słabo przenika do różnych systemów narodowych, to jest osobna sprawa. Natomiast badania międzynarodowe, o których mówimy, nie sprawdzają znajomości szczegółowych informacji, tylko umiejętności kojarzenia, rozumowania w oparciu o te fakty. I jest tam wydzielone kwestia czytania, które gwarantuje rozumienie tekstu, interpretację tekstu. Jest kwestia rozumowania naukowego i matematyki, też w podziale na umiejętności bardziej narzędziowe i bardziej umiejętności rozumowania. Więc tutaj nie ma tych wątpliwości. To mamy jakby na poziomie krajowym, wewnętrznym różne fale, które jakby są oderwane, niezależne od tego, co się dzieje w badaniach. Czy ktoś sprawdza, czy szkoła nie produkuje frustratów, którzy nie mają nic do roboty potem? No, bywa. Oddaję głos profesor Halamski. Marysiu? Halo? Halo, pani profesor Halamska? Co się dzieje? Pani profesor Halamska. O, nie włączyłam głosu. Joanna? Halo? Tak. Już słyszymy panią profesor? Tak, już? Tak, tak. Tak, dobry. Tak. Dzień dobry. Tutaj w tych badaniach referent mówił, że te badania zatrzymują się na poziomie krajowym. Natomiast jak pokazują liczne przykłady, poziom
krajowej jest już pewną takim uogólnieniem. Natomiast bardzo ważne są środowiskowe różnice w procesie wychowania. Ja chciałam tu wspomnieć trochę pro domosła o takiej wybitnej grupie badającej oświatę i system szkolny wiejski, która myślę o całej grupie toruńskiej, takim zespole ze Zbyszkiem Kwiecińskim, z Włodkiem Wincławskim i z Krystyną w końcu Szafraniec, który to zespół zadawał sobie te podstawowe pytania, nie tylko szkoła, ale i środowisko domowe, bo przecież efekt nauczania jest wynikiem oddziaływania nie tylko szkoły i nie tylko systemu nauczania. I tutaj oni zresztą, też nawiążę do jednego pytania, oni też pokazywali za przykładem Hałasińskiego, prawda? Bo Hałasiński pytał się, analizując szkołę wiejską, w ogóle szkołę, kogo my produkujemy, prawda? Kogo my produkujemy, jakie wzory są lansowane i podobnie tamto środowisko stawiało sobie pytania, prawda, kogo i dla kogo, jakie wzory stawia szkoła, czy cały w okresie powojennym, w okresie PRL-u był problem, że szkoła wiejska nie wychowuje ludzi dla wsi, a wręcz przeciwnie, mówi, że wszystko, co postępowe, awangardowe, dobre, mieści się w mieście, nie mieści się w rolniku, nie mieści się w chłopie. To samo było w przedwojennym, oni to robili na wzór Hałasińskiego, że wszystko mieści się w kulturze pańskiej, prawda? I tam należy lokować aspiracje. To tak tylko jako prawie ignorant w tematyce, ale podobne mi się zrodziły uwagi jak profesorowi Kuli. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa? Ktoś się zgłasza do głosu. Pan Brzeziński? Ja tak króciutko, bo referat miał główny wymiar historyczny i wskazywał na cele, jakie wyznaczali sobie badacze w przeszłości. Mówiliśmy też trochę o dzisiejszym takim dążeniu do specjalizacji w edukacji oczywiście. Ja chciałem zapytać nie o przeszłość, nie o teraźniejszość, ale o przyszłość. Generalnie o te nowe trendy w badaniach edukacyjnych, które starają się być dostosowane do wyzwań, z którymi się spotykamy, cywilizacyjnych. I chciałem zapytać pana profesora o to, jak pan profesor widzi przyszłość tych badań i jakie cele powinniśmy sobie wyznaczać. I też czy metody, które aktualnie stosujemy, aby te badania prowadzić, są adekwatne do tych wyzwań, z którymi się spotykamy. Bardzo dziękuję. Teraz Państwo się zastanawiają, czy zabrać głos, a to ja zapytam się, dobrze, jeśli można, Zbyszka. Chciałabym po prostu zapytać się, to jest popularny typ pytania, Zbyszku, ale gdybym tak się zapytała, o czarne łabędzie lub o szare łabędzie w badaniach edukacyjnych, jak po prostu, co ty byś mi powiedział? I taka z tym związana uwaga. Wydaje mi się, że tę historię, bo to jest taka próba, chcę przypomnieć, że zainteresowania tego typu są nie tylko częścią historii socjologii czy historii różnych dyscyplin, ale również po prostu są takim znakomitym jak gdyby wskaźnikiem na perspektywy badawcze w tych różnych dyscyplinach. Ale no właśnie, to bym się zapytała, czy ta historia, którą opowiedziałeś, jest taką historią spokojną, taką historią nieograniczonego historią ewolucyjnych zmian. Moje pytanie jest takie, a jakby, trochę o to pytam, pytając się o czarne łabędzie i szare, ale zwłaszcza o czarne, to moje pytanie jest takie, a co z tą
A czy właśnie, jak dalece, twoim zdaniem, równouprawniona w stosunku do tej historii panoramicznej, historii ewolucyjnej, podkreślam, kiedy właśnie wynalazki, odkrycia, pomysły teoretyczne, hipotezy, wszystko będzie tak ładnie, misternie się daje porządkować przyczynowo-skutkowo, a co jak się pomyśli o historii badań edukacyjnych jako po prostu, znaczy historii zerwań, nieciągłości i nieustannych kryzysów. I kiedy te zmiany zachodzące w obrębie historii badań edukacyjnych, no właśnie są, rezonują to, co się, przepraszam bardzo, co się zrywa, co się radykalizuje, tak w historii, patrząc w historii społecznej, czy po prostu kiedy się patrzy na modele metateoretyczne w humanistyce. I ostatnia, no właśnie, ale co ty myślisz? Bo wydaje mi się, że również to jest to, o czym mówiłeś, to jest taka próba określenia różnych takich koncepcji uprawiania wiedzy, którą się opowiada poprzez historię przede wszystkim badań empirycznych. To nie znaczy, że nie ustrukturowanych i niezależnych od założeń teoretycznych. Ale moje pytanie jest takie, czy z biegiem czasu, znaczy z tym odchodzeniem od tego, jak pan Herbst mówił o tej romantycznej fazie rozwoju, czy przypadkiem no nie jest to taka sytuacja, że badania edukacyjne są, znaczy mieszczą się tak w definicjach badań interdyscyplinarnych, jak i, przepraszam bardzo, w zależności od tego, kto to, jakie centra badawcze i kto i co i w jakim okresie to uprawia, również są transdyscyplinarne. Innymi słowy, czy badania edukacyjne ze względu na swoją ważkość, prawda, publiczną, ale również chcę powiedzieć, że trudno wyobrazić sobie dyscypliny humanistyczne czy dyscypliny i specjalizacji w obrębie nauk społecznych, które byłyby jak gdyby głuche na sposoby, bym powiedziała, teoretyzowania o tym, o wykształceniu, o świecie. Znaczy, więc jak to można rozumieć? Czy te przypadki, ta wybijanie się na niepodległość badań edukacyjnych, myślanych jak gdyby tej zgodnie raczej z linią Ketleta, aniżeli Augusta Conta, który jednak daje asumpt, by myśleć o wychowaniu i o czymś, co po prostu jak gdyby nazwiemy, że jest tym jak gdyby powodem do doskonałości. To jest szalenie jest to ważne, bo trafiamy w coś, kiedy możemy zarazem przede wszystkim o tej problematyce mówić w takiej, bym powiedziała, użyję metafory i już kończę, no właśnie, kiedy uprawia pewną wiedzę panoramiczną z jakimś motywem, czy wiedzę typu miniatura, ale czy może również jest miejsce dla badań, które będą rysowały właśnie tej, jeśli chodzi o tę problematykę, no właśnie będą przypominały portret zbiorowy i pojęć, i koncepcji, no i osób, czy grup, które są z tym, jak gdyby z tym rozwojem tych idei związanych. To dziękuję i skarżę się za długie mówienie. Czy ktoś z Państwa by... Pan Białecki prosił o głos. Ja bardzo proszę. Bardzo proszę. Słychać mnie? Tak. Dobrze. Więc ja chciałem jeszcze dodać komentarz do tego, o czym mówił Marcin Kula i ja może trochę uzupełnić wypowiedź Michała Fedorowicza. Więc jeżeli chodzi o PISE, to rzeczywiście punktem startowym było najpierw zdefiniowanie umiejętności, które są potrzebne
do pomyślnego funkcjonowania we współczesnym świecie. Niezależnie od tego, jak pracują systemy społeczne, systemy edukacyjne, czego się w nich uczy i tak dalej. Moim zdaniem PISA nie bardzo to mierzy, ale i w tej chwili nie jestem przygotowany do tego, żeby te, w każdym razie wypracowano w Szwajcarii pod, chyba szefowała temu Salgnik, to była pracownia po Piagecie, wypracowano kilka takich kompetencji kluczowych dla pomyślnego funkcjonowania w społeczeństwie jednostki, dla pomyślności własnej i społeczeństwa. Pamiętam, że na pierwszym miejscu, co pewne moje rezerwy budziło, było przygotowanie do działań autonomicznych. I tam była oczywiście w rozpisaniu tej kompetencji samorealizacja i tak dalej. Mnie się wydawało, że to takie było eksponowanie indywidualizmu. Potem było to umiejętność działania w grupach heterogonicznych. No tam było też coś o środowisku i tak dalej. Więc rzeczywiście taki cel na początku, co człowiek powinien wiedzieć i jak powinien działać, najpierw sobie postawiono, no potem przedtem także rzeczywiście ta koncepcja przyświecała przez długi czas i interpretacji, ale też i układaniu pytań testowych, które były, to było w rękach amerykańskiego ETS-u, Educational Testing Service, i moim zdaniem nie bardzo mierzono to, co miało być mierzone. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Kto z Państwa jeszcze trochę mamy? Pani Agnieszka Ciesielska. Bardzo proszę. Tak. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Ja chciałabym... Słucham? Serdecznie Panią witam. Witam serdecznie jeszcze raz i ja chciałabym trochę z perspektywy szkoły powiedzieć w dwóch kwestiach. Jestem nauczycielką z tam 20-kilkuletnim stażem i jeśli chodzi o badania, to mam takie dwie refleksje. Jedna refleksja jest taka, że tak naprawdę pracuję w dosyć dobrym liceum w wielkim mieście i prawdę mówiąc dopiero chyba nie wiem w 15-16 roku pracy, kiedy miałam w swojej pracy też taki epizod z Centralną Komisją Egzaminacyjną, czyli kiedy wyszłam ze szkoły, to dopiero tam tak naprawdę dowiedziałam się czegoś więcej o badaniach dotyczących edukacji. I właściwie do tej pory mam taką refleksję, jako człowiek szkoły, też entuzjastka edukacji, dlaczego tak mało tej tematyki badawczej, edukacyjnej jest na gruncie szkolnym. Znaczy zdaję sobie z tego sprawę, że jak są jakieś badania PISA, TIMSS-y, to oczywiście jak ktoś bardzo, bardzo chce i to śledzi i wie czego szukać, to oczywiście z łatwością natrafi. Natomiast z perspektywy szkoły też bardzo dużo w Radzie o tym rozmawiamy, że szkoda, że te badania idą takim torem jakby obok szkoły, bo można by było wiele refleksji z badań do szkół przenosić i te szkoły, nauczycieli, liderów w radach pedagogicznych jakoś do tego przyciągać. I prawdę mówiąc, cały czas się nad tym zastanawiam, dlaczego to są takie dwa odrębne światy, bo przecież te materiały, te wnioski, refleksje, które z badań wynikają, są niesamowicie ciekawe dla nauczycieli. Nawet nie tylko dlatego, że w jakimś tam sensie podpowiadają, kogo uczysz, czy podpowiadają coś na temat metod. A druga moja taka refleksja dotyczy odpowiedzi na pytanie. Tam w jednej z prezentacji było pytanie, kto ma wyznaczać cele badań. No i znowu tutaj troszkę zjadę z perspektywą szkoły. Wiem, że badacze edukacji to są bardzo często ludzie
ze środowisk akademickich, natomiast nadal jakiegoś uczestnictwa szkół, nauczycieli, dyrektorów. I nie wiem, proste pytanie, z ramienia mojej szkoły kilka razy byłam na takim spotkaniu, nawet kilkudniowym, to się odbywa dwa razy w roku, chodzi o Towarzystwo Szkół Twórczych. I tam spotykają się dyrektorzy z 10 szkół z całej Polski. I tak sobie myślę, że jakby na chociaż jednym takim spotkaniu, raz na parę lat, pojawił się badacz, który bada edukację, czyli to, co dla nauczycieli jest niezwykle istotne. I gdyby na przykład odbyła się jakaś rozmowa, dyskusja na ten temat, to co teraz możemy zbadać? Co Państwo, przedstawiciele szkoły, ci zanurzeni w szkole na co dzień, byście nam sugerowali do badań? Uważam, że to by był taki bardzo, bardzo ciekawy trop, zwłaszcza, że, bo tu nie chodzi o to, żeby wysyłać ankiety do szkół i pytać, drogi nauczycielu, co można by badać, albo drogi dyrektorze, ale są takie miejsca, jest mnóstwo inicjatyw, które zrzeszają wielu dyrektorów na różnych poziomach edukacyjnych, więc na pytanie, kto miałby takie cele badań wyznaczać, to mi marzy się to, że mnie jako nauczycielkę, na przykład ktoś gdzieś o to by zapytał, żeby była jakaś taka burza mózgów pomiędzy badaczami, czyli też tymi, którzy inicjują takie badania, a tymi, którzy na co dzień w szkole są. Także bardzo dziękuję na koniec za zaproszenie i za, zwłaszcza za ten referat taki porządkujący nazwiska osoby dotyczące. O Falskim absolutnie nie wiedziałam tego, że zajmował się jeszcze badaniami. Także bardzo, bardzo dziękuję i pozdrawiam. Bardzo, bardzo, bardzo Pani dziękujemy. To, ten głos nauczyciela w tym relacji między badaczem, badanym, prawda, a obiektami badań jest niezmiernie potrzebny. Bardzo dziękuję. Kto jeszcze? Nie widzę. Przepraszam najmocniej, a czy ja mogę coś powiedzieć? Jak najbardziej, Pani Natalia. Ja bardzo przepraszam, tylko ja nie mogę to z uwagi po prostu na głos. Ja Ci teraz po prostu coś włączę, dobrze, a teraz Ty, dobra, nabijaj. Na głos nauczyciela. Otóż powiem tak, ja uważam, że niestety nic się nie da zrobić, dopóki nie nauczymy polityków i decydentów tego, żeby rozumieli badania i korzystali z badań i czytali badania. Mówię to jak po doświadczeniu, którym było obserwowanie wykonania ponad 100 bardzo ważnych, bardzo ciekawych i bardzo unaoczniających wszystkie problemy edukacji badań w Instytucie Badań Edukacyjnych, w którym tutaj część obecnych po prostu w tych badaniach uczestniczyła. No i po tym, kiedy właściwie wszystko było na stole i można było wszystko powiedzieć, jakie są problemy, jakie są wady, gdzie jest kłopot, to wszystkie te rzeczy po prostu poszły do kosza, a edukację zmieniono dokładnie w przeciwną stronę. Więc powiem szczerze, to nie jest tak, że nie wiadomo co badać, ani nie wiadomo jak badać, tylko jeszcze trzeba umieć czytać badania i chcieć je czytać. Dziękuję, przepraszam. Bardzo dziękuję. Widzę, że chciałaby zabrać głos pani profesor Renata Siemińska. Bardzo cię proszę. Halo? Widzę łapkę. Znaczy ja myślę, że dyskusja nasza potoczyła się w innym kierunku niż było założenie wystąpienia profesora Sawińskiego. Profesor Sawiński chciał powiedzieć o problemach metod stosowanych w badaniach porównawczych. No i to przedstawił w pewnym zakresie. Natomiast myślę, że jest to pewien wniosek czy propozycja dla profesor Kurczewskiej, mianowicie zasadność takiej, a nie innej treści badań porównawczych w zakresie edukacji, czy w jakimś innym zakresie. Ja sama biorę udział w World Value Survey, więc nie dotyczy to edukacji, ale myślę, że temat jest bardzo ważny i to zresztą profesor Kula zaczął na ten temat mówić i ten wątek wciągnął ileś innych osób. Także raz
jest o to, o czym mówił profesor Sawiński i bardzo dobrze, że powiedział o problemie rozwijania badań porównawczych w ogóle. Oczywiście tych nazwisk można by było mnożyć, ale myślę, że tematem następnym, znaczy następnym, w jakiejś przyszłości zaproponowaną przez profesor Kurczewską może być problem jakichś badań porównawczych. W IFIS-ie się prowadzi szereg badań bardzo dobrze opracowywanych, także w których słuchaczami była tylko cząstka osób tu obecnych, no z bardzo różnych powodów, że teraz możemy uczestniczyć w badaniach, a przedtem często z powodu konfliktu zajęć nie mogliśmy. I to będzie bardzo, myślę, kształcące, co się bada, jakie to ma znaczenie. No jeżeli chodzi o szkołę, to oczywiście my wiemy, że to, czego uczy się dzieci, to jest bardzo często dalekie od tego, czego powinno się ich uczyć, że wbija się im w pamięć, czy żąda, żeby zapamiętały różne fakty, nie wiążąc nawet relacji pomiędzy tymi faktami. Natomiast nie uczy się ich myślenia, kreatywności, a w niektórych szkołach, w niektórych krajach kładzie się na to większy nacisk. Ale to są wszystko problemy, o których się dyskutuje i no to już, Joanno, to ty będziesz decydowała o doborze tematu, ale myślę, że warto by pokazać jakieś fragmenty badań prowadzonych chociażby w IFIS-ie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za sygnał. Dziękuję. Sygnaliści w takich kwestiach są, tak jak w innych, niezmiernie potrzebni. Bardzo dziękuję. Czy ktoś, Marysiu, chcesz coś powiedzieć, bo jest łapka na tym, nie ma. Dobrze. Proszę Państwa, myślę, że to jest czas najwyższy oddać głos profesorowi Sawickiemu. Bardzo proszę, wywołałeś nas wszystkich do pytań. Bardzo cię proszę, po prostu odpowiadasz tak, jak pamiętasz, jak chcesz. Na tym polega wolność referenta. Bardzo cię proszę. No właśnie, na temat tej wolności to chyba było całe moje wystąpienie, gdzie chciałem Państwu przede wszystkim pokazać coś, co wierzę głęboko, że odkrycia powstają w dużym stopniu nie w wyniku pewnego zmasowanego działania, które jest według pewnych określonych reguł robione, prawda? No to nieraz jak się śledzi dobrze te projekty z NCN-u, czy sposób finansowania w ogóle projektów, no to po prostu widać, że tu trzeba się na coś zdecydować, oni wtedy dają pieniążki, ale trzeba się też rozliczyć. I tutaj z góry niestety nie wiadomo, czy projekt się powiedzie, w związku z tym, żeby rozliczyć, no to wtedy się tutaj dokonuje pewnej ekwilibrystyki, prawda? I to jest ten mechanizm instytucjonalny, o którym ja między innymi mówiłem. Ja nie jestem w stanie tutaj wszystkim Państwu odpowiedzieć, ponieważ właśnie też Państwo tą wolność mają i tak widzą te sprawy, jak chcą, prawda? To, co każdemu się wydaje istotne, to było bardzo, bardzo różne, zróżnicowane i ja myślę, że tu nie jestem w stanie odpowiedzieć wszystkim, chociaż wszystko sobie zapisałem i myślę, że będę nad tym, co Państwo mówili, jeszcze nie raz myślał. Natomiast tutaj chciałem nawiązać tylko do osób, które zgodziły się skomentować moją wypowiedź. Z Martą się zgadzam, że to było złożenie dwóch różnych tematów. Jedna dotyczyła właśnie tej roli przypadków, roli osobowości badacza dla tych indywidualnych osiągnięć. Druga dotyczyła tych takich badań instytucjonalnych, czy było krytyką tych badań instytucjonalnych. Ja szczerze mówiąc o tej drugiej części to nie chciałem mówić, ale ja niestety jestem tak najeżony
na nich, że ja nie potrafię po prostu powstrzymać się przed tym, żeby przy każdej nadarzającej się okazji nie powiedzieć coś na temat tego, jak te badania w tej chwili wyglądają. Cieszę się, że Mikołaj Herbst zwrócił tutaj uwagę na to, co tak naprawdę nas w przyszłości czeka w tych badaniach, że to jest właśnie ten problem. Może to jest i dobry pomysł, prawda, bo bardzo dużo potrafię powiedzieć na temat tego, jak w tej chwili sytuacja wygląda w badaniach. Wiele lat pracowałem w tych badaniach, też miałem okazję, podobnie jak Artur Pokropek, tutaj zapoznać się z pewnymi sprawami od kuchni. Także też wiem sporo. Tylko teraz pytanie, czy z mojej wiedzy coś wynika na przyszłość, prawda? Czy ja potrafię dać rekomendacje, co należy zrobić, prawda? Na samym końcu do tego nawiązałem i szczerze mówiąc powiedziałem, no to teraz sobie podyskutujmy, rzucam pewien tutaj temat, no a sam nie powiedziałem, prawda, jak ja te sprawy widzę, także może sama diagnoza to nie wszystko, rzeczywiście warto pójść troszkę dalej i spróbować jednak sformułować na podstawie swojej wiedzy pewne konstruktywne wnioski. Natomiast z Arturem, no ja się zgadzam tutaj co do jednego, że w aktualnych badaniach edukacyjnych jest jednak pewna koncepcja, taka dosyć mocna, która zahacza o to, w jaki sposób naukę uprawiać. To nie jest kwestia, czy my się z tym zgadzamy, czy nie zgadzamy, bo to jest kwestia dyskusji, prawda? Czy ta koncepcja jest w stanie coś przynieść, co byśmy chcieli, czy też jest w tym zakresie nieskuteczna. Moja krytyka raczej zmierza nie w kierunku tej koncepcji, bo to jest sprawa do dyskusji, tylko w kierunku implementacji tego podejścia, które jest reprezentowane przez te badania. Zawsze tutaj taki przykład dobrze jest dać. Proszę Państwa, jeżeli ktoś chce wyrobić sobie zdanie na temat produktu badań, międzynarodowych badań umiejętności typu PISA na przykład, to polecam lekturę raportu z 2011 roku, który się nazywa Lessons for the United States. I tam jest podjęta próba, żeby głównego sponsora badania w jakiś sposób zaspokoić, że jednak to badanie przynosi pewne rezultaty. I proszę Państwa, rozdział podsumowujący jest napisany, jak wynika ze wstępu, bo oni się oczywiście nie przyznali do tego autorzy, nie jest sygnowany nazwiskami autorów. Ja też się do tego szczerze mówiąc nie przyznał, gdybym coś takiego musiał napisać, także im się nie dziwię. I autorami są, proszę Państwa, Andreas Schleicher, który od początku siedzi w PIS-ie, jest tym głównym tak jakby komisarzem do tej PIS-y i zna projekt na wylot, prawda? Jeżeli w tym projekcie cokolwiek można wyciągnąć z tych danych, to on na pewno będzie o tym wiedział. Wizytuje kraje, widzi, jak te reformy wyglądają, jak wyniki badania PISA się wykorzystuje i tak dalej. I drugim autorem był, proszę Państwa, Mark Tucker, który siedzi już od tego badania Carnegie Report z 1986 roku, po prostu uczestniczył we wszystkich reformach edukacyjnych, jakie od tego czasu nastąpiły w Stanach Zjednoczonych. Jest najbardziej odznaczonym przez władze amerykańskie, najbardziej odznaczonym przedstawicielem edukacji tutaj. Wie chyba wszystko o edukacji amerykańskiej, co można wiedzieć, co można było zrobić, co zostało zrobione i tak dalej. I dlatego Państwu polecam,
żeby Państwo sobie przeczytali i zobaczyli, co oni tam napisali w tym rozdziale. Nie będę uprzedzał, bo to po prostu warto jest zobaczyć. Natomiast proszę Państwa, tak, czym chciałbym tutaj zakończyć? Kwestie, po co robimy badania, no powiedzmy te kwestie właśnie tej aksjologii. To jest chyba sprawa kluczowa. Tutaj Państwo mówili o tych pewnych granicach, prawda, że albo o tych badaniach mało wiadomo, albo już dalej nie można się posunąć, bodajże Michał Federowicz na ten temat też wspominała mało tyle, co ktokolwiek wie tyle na temat tych badań, co on tutaj w tym naszym gronie, że te granice są. Właśnie, warto po pierwsze zapytać, jakie to są granice, bo w ten sposób może będziemy wiedzieli, co warto zrobić dalej. Ale też, proszę Państwa, jest bardzo ciekawe pytanie, dlaczego są te granice. I tutaj ja nie chcę snuć jakichś spiskowych teorii dziejów, proszę Państwa. Jest książka Jamesa Heckmana, pod redakcją Jamesa Heckmana. Ukazała się w roku 2014. Gruba, tam jest w sumie 11 autorów pod jego redakcją. Książka nazywa się Mit testów osiągnięć. I tam, proszę Państwa, ta sprawa jest wyjaśniona. Heckman jest noblistą, ekonomistą z Chicago. No, też doświadczonym i też ma ogląd pewnych spraw. Być może jemu, temu co pisze, można zaufać. Proszę Państwa, w tej książce, która ma tam bodajże 600 czy 700 stron, ani razu nie jest wymieniona żadna firma, która zajmuje się produkcją testów, mimo że książka dotyczy właśnie testów osiągnięć. Prawda? To jest bardzo, bardzo charakterystyczne. Heckman tam mówi jedną chyba w sumie rzecz ważną, że po prostu te badania, które teraz są robione, nie mierzą tego, co nas tak naprawdę interesuje, co jest dla edukacji ważne. I to jest cały wniosek z jego książki. A szczegóły, proszę Państwa, to Heckman jest bardzo drobiazgowy, jeżeli Państwo mieli coś okazję czytać. Korzysta z bardzo dużej liczby badań, jeżeli chce coś wykazać. I robi to z taką precyzją, że to jest absolutnie niepowtarzalne. On tam w tej książce pokazuje, daje dowody na to, że z testów osiągnięć to my się niewiele możemy tak naprawdę dowiedzieć, ani o edukacji, ani o tych osobach, które za pomocą tych testów badamy. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję referentowi, bardzo dziękuję komentatorom, ale widzę tutaj, pozwolę sobie wszystkim uczestnikom, stałym i niestałym, mam nadzieję, że zachęcą się do tej formuły spotkania z problemami akademickimi, publicznymi zarazem. Jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę Państwu pięknych świąt i do zobaczenia przy końcu kwietnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.